witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Paczol i z racji tego, że już bardzo długo nie było odcinka podsumowującego moje konto, dzisiaj właśnie taki odcinek nastał, czyli podsumujemy tutaj moje konto, skiny, zbieraki, lotnie, tańce, wszystko co jest. Wszystko co jest, pokażę wam co mam na swoim koncie i jest tego naprawdę dużo, czyli albo youtuber, albo psychicznie chora osoba ma tyle. Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. I nie będziemy tutaj liczyć ile tego już tutaj fałdolcy ani złotych, ponieważ chyba to nie ma sensu. Jeżeli chcecie, policzcie sobie, jeżeli macie tylko czas na to. Pokażę wam tylko co ja mam. Co ja mam. I pamiętajcie o kodzie Paczol w sklepie, zostawieniu suba, łapki w górę, dzwoneczka. Fajnie, że mamy ponad 150k. Pamiętajcie, że odcinek z mojego stanowiska będzie od 8 do 10 marca w te dni. I mam dla was smutną wiadomość, ponieważ nie będzie losowania odnośnie konkursu wspierania, będzie losowanie, dopiero jutro będzie to losowanie, ponieważ chciałbym zrobić uczciwe losowanie na live, żeby ludzie widzieli, że tego nie zmyślam, nie wybieram sobie osób i tak dalej, dlatego chciałbym, żeby byli świadkowie po prostu, a zapomniałem tego zrobić dzisiaj, właśnie nie pomyślałem o tym dzisiaj, dlatego zrobimy to losowanie jutro na streamie wieczorem. Dobrze? Dobrze. Dziękuję wam bardzo, dlatego lecimy do podsumowania mojej szafeczki. Jest tego naprawdę mnóstwo, mnóstwo, trochę się pozmieniało. Dlatego tak, skiny. Na ulubione mam wszystko z 8 sezonu, dlatego skiny zaczynam od 8 sezonu. Mam już kapitana Haka na takim levelu. On jest epicki, wydaje mi się, że epicki będzie w taki. Na białym tle jeszcze ze złotym takim, o. To będzie to skin. Do tego mam już jaszczura, który wychodzi z tego kombinezonu. Do tego ta babeczka, która jest w tym momencie moim ulubionym skinem, naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba, ze skrzydłami od tego skina. Do tego te skiny to znacie. Pan Bananek, najlepszy skin chyba ever, nie? Wam też się chyba podoba. Elfica i teraz lecimy dalej, po prostu złote skiny mamy takie. Nie wiem po prostu ile tych złotych skinów jest, nie wiem które są darmowe, właśnie wiem, ale nie będę tego liczył. O, nasz ulubiony skin chyba, Drift. Wszystkie miśki mam, lamę, naprawdę tego jest mnóstwo. Tych skinów jest naprawdę mnóstwo, mam... brakuje mi, jeżeli chodzi o skiny rzadkie, takie z konsoli i tak dalej, to brakuje mi tylko skina z Nintendo i... z Honora. Będę miał też skina z Galaxy tego nowego. Dlatego chyba tych dwóch tylko skinów mi brakuje. Z Honora jeszcze chyba nie można dostać, ale nie jestem pewien. Podobno można było je dostać jakoś w przeciekach jakichś tam, że za darmo nawet je można było robić, ale nie jestem pewien. Dlatego dajcie mi też znać w komentarzu, żebym wiedział. Wszystko mamy na full, wszystko jest super, naprawdę tych skinów mam mnóstwo, niektóre żałuję, że kupiłem, niektóre nie, bardzo dużo tych skinów jest. I to powiem wam tak, dzięki wam te skiny są. Skinów do postaci jest 272 chyba skiny, albo 278, coś takiego. Coś około tego, bo liczyłem to na live wcześniej. I tych skinów jest naprawdę bardzo dużo, powiedzcie mi, które skiny byście chcieli wymieć, bo chyba taki czarny rycerz czy coś. By było spoko, nie? Nie mam Ghoul Troopera. Nie mam Renegade Raider i tego drugiego gościa, Assault Renegade, coś tam. Wiecie, który? Też nie pamiętam jego nazwy. Nie mam Recon Expert. Nie mam takich skinów, co by mega rzadkie, co są mega rzadkie niektóre. Dlatego, że wtedy jeszcze nie myślałem, że będzie, wiecie, że będę kupował te skiny. Wtedy naprawdę nie myślałem. Nie mam też Skull Troopera fioletowego. Piłkarki mam wszystkie, piłkarzy mam dwóch. Te skiny są naprawdę kozackie. I teraz tak, dyspozytorka będzie miała edycję stylu. Niestety jeszcze nie jest dostępna, ale jest kozacka. Jak ta piłkarka, jak chyba... jak Himme, tak się nazywa skin. Dalej lecimy. Skiny, reszta skinów, Boże, jest ich mnóstwo, naprawdę. Nie wiem. Nie wiem co miałem w głowie, żeby aż tyle je kupić. Chyba między innymi seria Sprawdź zanim kupisz i między innymi to, że no lubię to kupować, serio. Jestem wdzięczny Fortnite'owi, że dał mi być streamerem Fortnite'a, być streamerem z Epic Games właśnie taki, no, że mogę streamować tą grę. Jestem wdzięczny, dlatego te skiny warto kupować jako streamer. Tych skinów jest, nie wiem, 78? Chyba coś koło tego, 72. Przepraszam. Bugbingi, prawdopodobnie mam wszystkie, nie licząc oczywiście do skinu, bo czasami było tak, że była babeczka i był facet. Czasami kupowałem albo babeczkę, albo faceta. Zależy co mi się bardziej podobało, ale tych bugbingów jest też mnóstwo, dlatego tak przelecę. Nie wszystkie wam pokażę, a przy okazji zobaczyć jakie bugbingi pasują do babeczki za setny level. Ale to chyba wszystkie pasują, pelerynki fajnie wyglądają. Chyba wszystkie pasują. Ten
ten skin jest sztos. Tak, no, ja tak uważam. Wiem, że niektórzy mają problem z tym skinem, że z ostatni level to coś, ale wydaje mi się, że lepsza babka tryhardowa, która jest mega ładna, niż jakiś tam Ragnarok kolejny, czy coś takiego, którym się nie gra po prostu. Naprawdę, nawet wy, powiem wam szczerze, nie gracie tymi Ragnarokami. Chyba, że niektórzy z was. Tak to rzadko się gra. Backblingi prawie wszystkie. Zbieraki! Zbieraków jest ponad 100? Ponad 100 jest ich mnóstwo, naprawdę. To jest zbierak od babki z setnego levelu, to jest zbierak od jaszczura, który też ma edycję stylu, później na inne kolory. Zbieraki z 8 sezonu. I inne zbieraki. Jest kosa, niedługo będzie jeszcze garnet złota, który jest moim ulubionym zbierakiem, którego nie mam. Oczywiście najpiękniejszy zbierak w grze, garnet złota za 17 marca, jak Święty Patryk jest. Skin mi się nie podoba, ale zbierak jest to totalny. Ten skin tej takiej... Jak ona ma? Krasnoludka taka? No nie wiem, jak to nazwać w ogóle. Naprawdę, ten zbierak jest mega fajny od niej. Bardzo mi się podoba, zazdroszczę każdej osobie, która ma ten zbierak. I tych zbieraków jest naprawdę bardzo dużo. Bardzo dużo. Masakra. Nawet nie chcę się ich liczyć, ale mam nadzieję, że wy policzycie. Zwolnijcie sobie tempo do 0,25, jeżeli jesteście naprawdę tacy, wiecie, dociekliwi, ile tego jest, ile to kosztuje i tak dalej. To, o, ten zbierak, jaki kozacki. W ogóle nie wiem, czy macie taki zbierak. Legendarny, tylko ma szary kolor, zaraz do tego, nie wiem czemu. Ale jeszcze raz, lotnie, no to z karnetu, to wiecie. Ogólnie to nie wiem, jak ta lotnia zmienia styl. Nie mam zielonego pojęcia. Radioaktywna, nie no, reaktywna. Wiem o tym, popełniłem błąd w ostatnim odcinku. Reaktywne lotnie, nie wiem, jak ona, co ona robi ze sobą. Naprawdę nie wiem. Ta lotnia też jest fajna, chociaż zwykła taka. Parasolka za 8 sezon. I teraz tak. Wszystkie lotnie. Sowa jest mega piękną lotnią. Bardzo mi się podoba, aczkolwiek rzadko nią gram, bo jest duża. Lama. Słaba. Słaba. Wszystkie lotnie to tego jest mnóstwo. Jak kobieta, która, wiecie, ma w szafie mnóstwo ciuchów. Jezu, ale to lotnie to powinien wolniej pokazywać, prawda? One się otwierają. Dlatego przelecimy je trochę wolniej. Jak kobieta, która ma w szafie mnóstwo ciuchów, a mówi, nie mam w co się ubrać, nie? Ja tak mam na live'ach przecież, jak oglądacie moje live'y, to wiecie. Jest lotnie od Galaxii. Galaxii mam do Accesta. Access, montażysta mi teraz. Moderator i świetny youtuber, naprawdę polecam. Sprawdźcie jego kanał, ponieważ jest w opisie. Naprawdę. Sprawdźcie jego kanał, zobaczcie, jak on tam montuje swoje filmy. Jakie wrzuca. Zapraszam, tam prawie 10 tysięcy subów dobija, więc zapraszam do pomocy. Lotnie z drugiego sezonu, z pierwszego. Lotnie ze sklepu. Wiele lotnie jest. Aczkolwiek lotni kupuję chyba najmniej. Lotni kupuję najmniej ze wszystkiego. Nie wiem, z 80 ich mam. Ej, dobra, nie chce mi się tych lotni przewijać. Za długo one się otwierają. Cicho, lot był ostatnio. Ta lotnia mi się podoba. Kandyzowa. Na. Kandyzowana. Ona w pierwszym sezonie była. Pamiętam, albo w drugim już. Chyba w pierwszym jeszcze było. Nie, ona była w drugim, jak ciastka wyszły. Tak mi się wydaje. Lotnia od Kruka, bardzo fajna lotnia. Lotnia od Nvidii, skina z Nvidii też mam, widzieliście chyba wcześniej. Kurczak, KFC Gaming. Pozdrawia kumatych. Ważka. Lotnie z karnetu. Lotnia od Simona. Dziękuję Simon jeszcze raz, że mi wysłałeś tą lotnię. Świąteczne. Nie mam, o, nie mam też elfa świątecznego. Mam też wszystko z PS4. Wszystko z tych pakietów darmowych, Twitch Prime'ów i tak dalej. Dobra, i te lotnie przelecimy sobie szybko. Te lotnie są takie zwykłe. Ta ma najładniejsze kolory chyba z tych lotni. Ta od Hyperiona, Hyperlotnia się nazywa. O, tak to wszystkie te lotnie są spoko. Widzicie, a nie, widzicie za moim tym. Za moim ekranem. I jest lotnia Mako. O lotnie Mako dużo osób się zabija, co ja o niej sądzę? Słaba jest ta lotnia. Ona jest po prostu z pierwszego sezonu za 25 level, za darmo ona była. Ale jest słaba według mnie. Nie wiem, jak wy uważacie. Nie podoba mi się ta lotnia po prostu. Dlatego nią nie gram. Czasami ją gram, jak chcę pokazać, o, z pierwszego sezonu, ale kozak, bo nie ma skinu z pierwszego sezonu, ale ma lotnię, czyli jednak grał. Wiecie, jak to jest, nie? Czasami trzeba się popisać. A lotnie, lotnie... Ta jest lotnia też fajna. O, jak ona się... Włókno węglowe. Zimny front. O, pakiety też mam wszystkie. Ta jest lotnia zarąbista. Ta jest najlepsza. Parasolki! Wszystkie są. Wszystkie są parasolki. Śnieżynka była pierwszą parasolką sezonową za Snowdown w drugim sezonie. Dalej jakieś tutaj parasoleczki, nie pamiętam już, która była za który sezon.
Ale są naprawdę niektórzy świetni. To jest zaratowanie świata, z tego co wiem, fundatora, tak. Zaratowanie świata, jeżeli się wygrał grę i miałeś ratowanie świata, tą parasolkę możecie zdobyć do teraz. Ta parasolka była kiedyś tam, nie wiem kiedy, chyba jak był Drift, nie pamiętam. To było teraz, ostatnio, jak szósty albo piąty sezon? Szósty chyba. Piąty. Szósty. Szósty sezon to był. Bo teraz mamy już ósmy. Dobra, lotnia fundatora, też zaratowanie świata. I na ostatni za siódmy sezon bałwanek. Lotnie zajczone, chociaż niektóre przecięte tak niefajnie. Co kolejne? Spadania mam chyba wszystkie. Naprawdę. Z ósmego sezonu... Chyba wszystkie spadania są. Te są chyba z trzeciego sezonu. To znaczy to było. Reszta nie wiem. To było z Ragnaroka. Drift chyba. Chyba też... Nie, to chyba było na Halloween. Od kurczycy spadanie to było płatne. To znaczy było z kurczycą razem. Spadania też są nawet niektóre świetne. To było wtedy jak był czerwony kapturek i ten, to jest piąty sezon chyba. Rolki papieru są słabe. To jest fajne, to jest fajne. To jest fajne. To też jest fajne. Wszystkie spadania są fajne oprócz tych papierów. Tak mi się wydaje. Te, pamiętam, że te bardzo lubiłem z tym grać, z tymi choinkowymi lampkami, sznur lampek. Strumień kasy. To było za zadania, jak był ten biały skin. Biały John Wick. Dzika karta się nazywał. Dzika karta już rzadkim skinem jest chyba. No, spadania są chyba wszystkie. W ogóle jak na szybko. Szybko przegląd konta w ogóle, ale dziwne. To spadanie chyba też było do kupienia? Tak, chyba było do kupienia. Jakiś zestaw był. Emotki. Emotek jest dużo. Z ósmego sezonu oczywiście mam zaznaczone. Dalej. Jakieś graffiti. O, to jest fajne graffiti w sumie. Te emotki są niektóre słabe. Bardzo mi się podoba ta emotka, ponieważ można nią chodzić. I ona, ta emotka tańczy jak chodzi się do przodu na przykład i fajnie to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Guma piłka jest fajną pileczką, ponieważ się mega tak odbija, najlepiej w turtu ją sobie rzucić. Nowa emotka 200 metrów, była też 200 IQ. 200 IQ, 200 metrów, fajne są te emotki. Reszty to nie lubię, z tych wypuszczanych z ręki. Kończynka, jakieś tutaj takie rzeczy. I pokażę wam w sobie tańce z tego tylko i wyłącznie. To machanie jest fajne. Więc witam was jeszcze bardzo serdecznie, przyjaciele. Dalej. Breakdown. Daj czadu. Graffiti za wbicie chyba profesjonalnej albo mistrzowskiej. Chyba jak w mistrzowską się wbiło, się dostawało takie graffiti. A jak w mistrzowskiej zrobiliście pina, dostawało się takie tylko złote i trzy gwiazdki miało. Z tego co pamiętam. Ale nie mam tego złotego, niestety nie wbiłem na mistrzowskiej punktów 15. Ciężko było, mega ciężko. Uważam się za gracza dobrego, aczkolwiek jeszcze nieprofesjonalnego. Flamenko, ożywieniec, ostry upanie, odegraj swoje, kibicowanie z fajną emotką. Intensywność z fajną emotką. Kopak, gładkie ruchy, freestyle, poblok, prawdziwe serce, robot, swobodny ruch, szał tańca, taniec, boogie down, terapia tańcem, te wszystkie z karnetów. O, całuski. Większość emotek, które są kupione, dostałem od was w prezencie, od widzów. Możecie napisać w komentarzu, od kogo co dostałem, bo już nawet nie zliczę, jakie emotki dostałem od kogo. Większość dostałem od was, naprawdę. Mało kupowałem emotek, jak wiecie. Błyskotka, na pewno to dostałem od kogoś. Nie, błyskotka to była chyba z karnetu. No, z karnetu jakieś. Biegacz z karnetu. Bez ruch dance. Dużo osób zazdrości. Fajny taniec. To jest jedyny fajny taniec z drugiego sezonu. Powiem wam szczerze, że naprawdę sztos. Znaczy nie jedyny, ale jeden z fajniejszych. Zazdrość basen też dostałem w prezencie. Te piłeczki i tak dalej. Capoeira dostałem w prezencie. Nie, capoeira dostałem chyba. Chwałę pomidorowi kupiłem. Ciśnij dzików. Dabowanie. Do rytmu. Graffiti. Karnet, elektryczny swing chyba od Nexa dostałem. Proszę, karskie sztuczki, kołysanko, kocia przewrotka, to była do pumy, emotka. Jesteś, co? Wcieleniem niesamowitości. Dziękuję. Jazda na kucyku, jazda na kucy kacyku z drugiego sezonu. Dalej, to było kupione, kupiłem. Marshmallow kupiłem, najlepsi kumple z trzeciego sezonu. Nie rób melodramy. Nieustające dabowanie. Orzeł, kupiłem chyba orła. Dalej, płynność. Dostałem ostatnio. Poczuj rytm, podjarka. Pomarańczowa sprawiedliwość, zajebista emotka.
serio fajna. Lubię, jak bambiki to tańczą, naprawdę. Jeszcze jak mi ktoś ogra bambikiem i to tańczy, to jest w ogóle stos, naprawdę, wtedy się nie mogę zdenerwować. Popcorn. Pora przyłożyć, kupiłem wtedy chyba. Pora zaczynać. Pora przyłożyć, pora zaczynać. Szalone stopy, sygnały ręczne. Salto mortale. Robak. Robak też z drugiego sezonu. Też lubicie robaka chyba. Puszczenie mikrofonu. Przewijanie. Przesterowanie, to kupiłem. Fajna motka. Muzyka do tej motki jest fajna, do tego przesterowania. Taniec krepaniec, dostałem. Taniec krzyżowaniec. Twist. Wyginanka. Wykwintny burger to było. Wytnij co trzeba. Od lodowego króla. Zaakceptuj porażkę, trzeci sezon. Zabójczy urek kupiłem. Żywe srebro, żwawe stopy, zajęty. W ogóle co zobaczyłem? Dopiero teraz zobaczyłem, że te motki są zrobione. Że każdy kolor ma po prostu alfabetycznie, to jest po prostu podane, nie? Na przykład widzicie, tu macie na P, pomidor, P, 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 P. Potem po P jest P, 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 R, S, T i tak dalej, nie? Dobra, tutaj jakiś ten, co to mamy? Eleganckie dabowanie, bicki spluwy, czerwona kartka, to kupiłem jakby piłkarze pierwszy raz. Dmi wróg. Fotka. To musimy powtórzyć. Nieważne. Nieważne. Machanko. Takie Barbie machanko. To było w piątym sezonie chyba. Nie pamiętam nawet. A co tu jeszcze mamy? O! Mój idol. Bardzo mi się podobał, kiedyś widz zrobił tak, że kupił tą emotkę i od razu w grze mi tak przede mną robił. I ja mówię, no, dziękuję ci bardzo serdecznie. Nie wiem. Dostałem też nie wiem od kogoś. Odmowa. Objawienie. Kupiłem. Papierka i nożyce kupiłem, bo to była fajna gra kiedyś, chyba w trzecim albo w czwartym sezonie, że grało się papierka i nożyce z ludźmi nawet, którzy lecieli na tą samą broń, albo na tą samą skrzynkę, nie? Jeszcze jak zbieraki nie waliły po 20, tylko po 10, to się nie opłacało ze zbieraków bić. Poza typu T. To pamiętam, że raz kiedyś tak typa zabiłem, że stałem tym strachem na wróble i zabiłem właśnie typa z pozy T. Na odcinku nawet to jest jakimś. Jak ktoś tam wynajdzie ten odcinek, to niech sobie zobaczy. Prawdziwa miłość. Przegraliście elf. Serduszko. Otwieranie prezentu. To było fajne. To było naprawdę fajne. Bum. Fajne to jest. Salut. Szacunek. Tablica z wynikiem. Czemu 0? Dobra, 5 może być. Świętowanie. Strzał z palców. To jeszcze w drugim sezonie chyba kupowałem te motki, albo w trzecim. Ile będzie teraz? Ile mamy na odcinku? Znowu 5? Dajcie dychę. 4? 2? 5? A to w ogóle daje dychę, czy do 5 idzie? Jest 8, dobra. Jest dycha, dobra. Odcinek na dychę. Dziękuję bardzo. Za pierwszym razem wylosowałem, nie? Akces, zmontuj to, akces, zmontuj to. Jakoś. Wolne oklaski. Wyjedz. Pamiętam, że jest chyba jakiś Bóg z wyjcem, że może on jako owieczka zagrać, ale nie pamiętam. Znaczy Bóg, to był taki easter egg. I najlepszy taniec. Taneczny ruch, najlepszy taniec, naprawdę. Skórki do broni są wszystkie, dosłownie wszystkie. Te z kadety 8 sezonu? Może to jakiś... nie. Czemu pokazuję tylko na tym? Na armacie? No nieważne. Te z wcześniejszych sezonów i z różnych takich misji i tak dalej są wszystkie, nawet te kupione. To było za wpisanie kodu twórcy. I powiem wam szczerze, że nie miałem tej skórki, bo mi się kod twórcy zresetował, ale wpisałem i dostałem od razu. Ale to chyba na drugim koncie, na tym miałem. Walentynki. Świąteczny lizak, posypka, metaliczny niebieski, kalejdoskop, gorące i zimne,
I najdroższa złote chmury. Nie wiem, czemu najdroższa jest taka. Ona powinna być chyba fioletowa, skoro kosztowała 600. Nie wiem, czemu kosztowała ta za 600, była. Nie wiem czemu. Skórki wszystkie. Tutaj był sztandar jeden, który ludzie pytali, skąd mam. Ten sztandar. Pytaliście, skąd go mam, i odpowiedź brzmi: nie wiem. Nie wiem, ale chyba w drugim sezonie było chyba z ratowania świata takie coś. Ale nie jestem pewien, naprawdę. Czy w trzecim? Nie wiem, jak macie ten sztandar i wiecie skąd, dajcie znać proszę w komentarzu, bo nie pamiętam. Resztę sztandarów to wiecie, mamy wszystko, co się da. Sztandar za setny level z zeszłego sezonu. Sztandar za... Ekranów wczytywania nie mam wszystkich, ponieważ chyba w szóstym albo piątym sezonie ominąłem dwa ekrany wczytywania. Czy żałuję? Nie, bo i tak tego nie używam. Używam jakiś tam, to jest jakiś ten... Co to jest w ogóle? Aha, on, to jest ekran wczytywania interaktywny. Spoko nawet. Muzyki mamy wszystkie chyba. Mamy Ahoy. Koralowy chór. Moc gwiazdy, to jest z tego sezonu. Czysto i porządnie, czyli... Swiss. Jak to się nazywało? Nie. No wiecie, to co mam zatańczyć. Swish, ale nie pamiętam jak to się nazywało dokładnie. Disco. Niesamowity. Twist. Świąteczna. Oryginalny remix. Twist jest spoko. Pozdrawiam YouTube. Kacper, pozdrawiam cię serdecznie. Jezus, karierę jeszcze może wam pokażę. Co wy na to? Dużo tego jest, nie? Dużo tych skinów, masakra. Melfenet spoko, nie grałem jeszcze. Kariera. Profil, powtórki, rankingi, profil. 247 winów na solo. 700 konta, poziom konta prawie. Pary. 275. Bardzo dużo gier zagrałem w ogóle, bo kiedyś byłem bardzo słaby, teraz jestem troszeczkę lepszy. Oddziały 890 prawie. 889. Bardzo dużo oddziałów gram ze względu na to, że gram albo z ekipą, albo z widzami i tak dalej. I dużo wygrywamy. Naprawdę. Tu mniej wygrywam, bo jest 6000 gier zagrałem. Mam 250 wygranych tylko. Słabo na solo. Ale poprawię się. Jak już wbijemy wszystko i z widzów, wszystkim widzom wbiję parasolkę, pomogę wbić parasolkę, to będę grał solo, żeby wbić jak najwięcej winów, żeby was nie zawieść. Na duo też będziemy grać. Tryb okresowy prawie w ogóle nie grany, chociaż mam rozegrane 1300. Nie wiem czemu mam aż tyle gier, ale 73 zwycięstwa tylko. Jeszcze raz, dziękuję wam bardzo serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu suba, łapki w górę, dzwoneczka, z wszystkiego co się da. I komentarza. To co was prosiłem w odcinku. Pamiętajcie, żeby wspierać kanał i mnie, patrząc spacja. To mówię do donatów. Patrol po prostu w sklepie. Patrol po prostu w sklepie. Taki kod wpisujemy. Ja się z wami żegnam. Mówił do was Patrol. Mam nadzieję, że konto wam się podoba. Dajcie znać, jakie są wasze opinie, reakcje, cokolwiek. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Pamiętajcie, wbić do Accessa, bo on to montuje. Pa, pa, widzowie!